Dzień dobry, witajcie we wtorek 7 grudnia i posłuchajcie dwóch wersetów biblijnych, które na dzisiaj są przeznaczone. Pan stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Drodzy, kiedy przeczytałem te dwa wersety biblijne, to bardzo je polubiłem, a szczególnie ten pierwszy, ponieważ informuje nas on o tym, że Bóg jest Bogiem mocy, Bogiem, który stworzył bardzo mądrze świat, który swoim rozumem rozpostarł niebiosa. I za każdym razem, kiedy spoglądamy na to wszystko, co stworzone, na to, co wokół nas i budzi to w nas podziw, to powinniśmy sobie przypominać o tym, że w dalszym ciągu nasz Pan, który rządzi wszechświatem, który panuje nad wszechświatem, jest właśnie takim Panem pełnym mocy i pełnym mądrości. Ale, jak mówi drugi werset, musimy to przyjąć przez wiarę. A jeśli przyjmujemy to przez wiarę, to coś dla nas znaczy. Drodzy, może dzisiaj przeżywacie właśnie taki moment, w którym myślicie, że brakuje wam mocy, borykacie się z czymś, albo brakuje wam mądrości w jakiejś decyzji. Myślę, że te dwa wersety dzisiaj mają takie przełożenie również praktyczne właśnie na takie nasze sytuacje, które nieraz przeżywamy. A mianowicie chodzi o to, że Bóg może cię swoją mocą i mądrością obdarować. Zawołaj do Niego, zawołaj z wiarą. Bo jeśli przyjmujemy przez wiarę, że Bóg w taki sposób stworzył świat, to powinniśmy również przez wiarę przyjąć to, że On jest w stanie przyjść do mnie i pomóc mi w konkretnej rzeczy, z którą się borykam. Życzę wam dzisiaj, w tym dniu, takiego doświadczenia Jego mocy i doświadczenia Jego mądrości na tyle, ile potrzebujecie. Pomódlmy się. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za ten poranek z Twoim Słowem. Dziękujemy za to, że budząc się rano, kiedy jeszcze nie mamy takiej jakiejś wyjątkowej siły i entuzjazmu do życia, to Ty przypominasz nam, że jesteś Bogiem mocy, mądrości i podarowałeś nam ten dzień i również tą mocą i mądrością możesz nas obdarować. Prosimy Cię o to. Niech Twoja moc i Twoja mądrość spocznie na nas. Błogosław wszystkie nasze dzienne sprawy, wszystkie nasze wyzwania. Bądź z nami w tym dniu, byśmy mogli wieczorem wyznać: Bóg mocy i Bóg mądrości był dzisiaj ze mną i mi pomógł. Prosimy Cię o to z całego serca w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Życzę wam dobrego dnia, błogosławionego czasu Adwentu. Do zobaczenia.